Centrum Usług Socjalnych rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 1993 roku. Wtedy działaliśmy w strukturach organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie i byliśmy jego infrastrukturą. Było to bardzo nowatorskie na owe czasy. Później CUS zostało wydzielone i pani jako dyrektor tej instytucji objęła ster. Tak, od 1 stycznia 2007 roku Centrum Usług Socjalnych stało się odrębną jednostką organizacyjną gminy Chrzanów, działającą w formie jednostki budżetowej i tak działa do dzisiaj, świadcząc usługi dla mieszkańców miasta. Jak zamyka się za sobą drzwi, to jest czas podsumowań. Wszystko się udało, nie żałuje pani pracy właśnie tutaj. Ten czas pozwolił mi zweryfikować wiele własnych sądów, poglądów, przypuszczeń i gdybym dzisiaj miała podejmować decyzję od początku, to na pewno byłaby ona taka sama. Plany emerytalne są? No są. Przede wszystkim pierwsze, odpocząć, złapać oddech, cieszyć się życiem, pożyć trochę dla siebie, a później przeczytać wszystkie zaległe książki, spotkać się ze znajomymi. Przechodzi pani chyba spokojnie na emeryturę, bo ster w dobre ręce. W bardzo dobre ręce. To jest właśnie, to jest taka duża doza spokoju, że pozostaje osoba, która jest ogólnie szanowana, lubiana i życzę, żeby wszystko było jak najlepiej. To dla pani chyba nie jest nowość, praca w tym miejscu. Nie, pracuję tutaj już 10 lat, bo zaczęłam w lipcu 2010 roku. Najpierw zajmowałam się tylko dziećmi, bo prowadziłam świetlicę środowiskową i terapeutyczną, a od prawie 2 lat pełnię funkcję zastępcy dyrektora i myślę, że dzięki temu, że pani dyrektor pozwoliła mi uczestniczyć we wszystkich swoich decyzjach, we wszystkich swoich działaniach, nie ma tutaj jakichś takich działów czy takich sytuacji, których nie miałabym okazji poznać przez ten czas pracy. Od zawsze związana była pani z pracą z ludźmi, z pracą społeczną, powiedzmy? Nie, bo zaczynałam pracę jako nauczyciel języka polskiego i właściwie można powiedzieć, że wróciłam na stare śmieci, bo przez 20 lat pracowałam tutaj w tym budynku jako najpierw nauczyciel języka polskiego, później jako dyrektor szkoły. Przez rok pracowałam w innej szkole, a potem wróciłam już tutaj jako pracownik pomocy społecznej. Można powiedzieć, że zatoczyłam koło, bo wylądowałam nawet w tym samym gabinecie, więc historia się zamknęła. Mam nadzieję, że równie pozytywnie ta praca będzie wyglądała jak praca w szkole, bo wspominam ją z wielkim sentymentem. Może też miałam szczęście i dalej mam do dobrych ludzi, do takich życzliwych, którzy chętnie angażują się w zadania, które wykonują. Jakieś wyzwania, plany na taką najbliższą przyszłość? Plany pewne mam, będą one też zależne od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja ogólnie w kraju, bo nie ukrywam, że jeżeli pandemia się pogłębi, no to też jest nasza działalność wtedy dość mocno utrudniona, ale myślę, że wszystko będzie dobrze, że uda nam się dobre tradycje kontynuować i może wprowadzić jakieś nowe zmiany.